Ho, ho, ho! Kochani, witamy. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie przy kolejnym prezencie. Kolejna paczka wyciągnięta spod choinki, spod naszej malutkiej choinki, a zobaczcie, jakie wielkie paczki tam się mieszczą pod nią. Kochani, no zgadnijcie skąd ta paczka. Dla podpowiedzi powiemy, że... Dla podpowiedzi mam telefon, czyli jest jakaś ściąga. Południe Europy, coś te sprawy, czyli... Hola! Kochani, paczka od Anetki z Hiszpanii. Anetko, dziękujemy, Buziaczki. Pozdrawiamy. Słuchajcie, no naprawdę jest bardzo duża. No i tym razem, Edytka, powiedz, nie mamy PDF-a. Nie mamy PDF-a, mam normalną wiadomość. No i coś już... Podejrzeliśmy. Mniej więcej wiemy, co tam jest, nie wiemy, jak wygląda. Natomiast no coś tam już przeczytaliśmy. No i jest tutaj coś bardzo, bardzo unikatowego. Wyjątkowego. I mamy nadzieję, że jest... Że jest całe. W całości. No bo jest to... Ale za chwileczkę. Edytka, narzędzia są? Pewnie. No to lecimy. Chodźcie tutaj, kochani, troszeczkę niżej, żebyście wszystko widzieli bardzo dokładnie. Więc mamy obawy i nadzieję, że wszystko jest w porządku. No Edytka, ja ci tutaj pomogę. Okej. Okay. Tutaj masz? Mhm. No. Tak? No. Okej. Okay. Wspólnie to zrobimy i naprawdę, kochani, trzymajcie kciuki. Dlaczego, Edytko? No co? Trzymajcie kciuki, żeby był cały. Dobrze. Zapakowane chyba bardzo dobrze. Okay. I już, Edytko, wyciągamy, nie? Wyciągamy. Kochani, wyciągamy wszystko. Może ja wstanę i tak tutaj będę wyciągał. Oho, chyba go mamy tutaj właśnie. Zobaczcie, jak zabezpieczony. Aha, czyli tutaj... Tak. Wybaczcie, że mnie nie widać, ale ja tutaj jestem najmniej ważny. Tutaj było zabezpieczenie. Mamy sprawdzić, czy znowu czegoś nie pominaliśmy. Pusty kartonik. Oczywiście. Już jestem. Hejo! Najbardziej martwimy się o ten prezent. Albo o ten prezent. Tak czy tak? Więc słuchajcie, no to co, zaczniemy od niego? Mm-hmm. Tak, zaczniemy od niego, on tak? On jest na pierwszym miejscu tutaj, więc... Dobrze, no to co, może ty najpierw przeczytasz, co to jest? Czy nie? Dobra, nie. Najpierw nie, otworzymy. Najpierw otworzymy. Tylko trzymaj. Trzymam. Okej. Okay. Bądź cały. O. Gorąco, naprawdę gorąco. I teraz Edytka. Jak to zacząć? Edytko, ty działaj. No, zabezpieczona. Bardzo fajnie. Anetka nam napisała, że to naprawdę coś wyjątkowego. Wszystko zaraz przeczytamy. Tak, dlatego się bardzo martwimy. Ale chyba jest cały. Powolutku, Edytko. No nie bój się, to nic z tym nie zrobię takiego. To jest dobry pomysł. Tak. Do środka. No i teraz możesz... Jeszcze zaczekajcie. Trzymaj. Mhm.
Jest cały. Ale jaki cudny. Kochani, to jest wazon. Pewnie się domyślaliście, jak ja powiedziałem o nim. I chodźcie tutaj bliżej troszeczkę. Chodźcie bliżej, 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 bliżej. Ja wam go zaraz pokażę, a Edytka wam przeczyta. Jak to przeczytałeś? Zobaczcie. Tak wygląda. Wazon Art Deco, lata 20-30 XX wieku. Unikatowy wazon Espaivet, przepraszam, Espaivet, Francja. No nie wiem, tutaj jest ta o tym... O czym? No, że jest jakaś tam informacja tylko, nie? O tym nosku. No. No to już? No tak. No dobrze. Unikatowy wazon. Tak. Espaivet, Francja. Espaivet. Nam nic to nie mówi, oczywiście. Tutaj jest, kochani... żebym ja teraz go nie zrzucił. Sygnatury tutaj są. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać, bo włączyliśmy wszystkie światła, jakie możliwe są w mieszkaniu. Ale tutaj jest napisane właśnie Espaivet i France. Mam nadzieję, że coś będzie widać. I słuchajcie, Edytko, jak my to, bo myśmy to sprawdzali troszeczkę na translatorze właśnie. Mm-hmm. I tutaj, co pamiętamy z tego? Że są tutaj jakieś nimfy. Tak, tutaj są nagie nimfy. On tutaj jest też tak specjalnie zrobione, żeby było takie przeźroczyste, żeby one były nagie właśnie. Mm-hmm. Pokazane, że one są nagie. No i tutaj są takie twarze. Zobaczcie. To są jakieś liście. Tak. A dasz radę to przetłumaczyć tam, Edytko? I tutaj jest taki mankament jeden tutaj z tym noskiem. Tutaj jest taki jak gdyby, nie wiem, czy coś robiony, dorabiany ten nosek, czy coś takiego. Zobaczcie, tak? I jeszcze raz wam go pokażę, tak. Musimy to już wcześniej sobie... Okay. No. Nie wiem, tak nie skupiłem. Nie dasz radę? Nie, tego nie skupiłem. No to czekajcie, to może ja sobie poradzę. No weź, może będzie lepiej, jak weźmiesz komputer. Ja cię kręcę, ale piękne. Zaraz, zaraz, momencik, bo myśmy się chyba nie przygotowali. Ale zaraz wam weźmiemy. To jest jakiś diabełek. Okej, okay, już jestem i zaraz wam wszystko przeczytam. Odnośnie tego wazonu. Dobra. I teraz tak. Czytamy. Naprawdę wyjątkowy wazon Art Deco, sygnowany Espaivet, Francja, około 1930 rok, przedstawia grupę nagich nimf tańczących z girlandami kwiatów w dłoniach. Pod ich stopami znajdujemy trzy uśmiechnięte twarze satyrów lub faunów. Pomiędzy twarzami są liście wina. Wazon wykonany jest z prasowanego i matowego przeźroczystego szkła. Niektóre fragmenty płaskorzeźby pozostawiono przeźroczyste, dzięki czemu podkreślają nagie ciała nimf i rysy faunów. Krawędź jest ścięta i wypolerowana. Dokonaliśmy intensywnych poszukiwań tego wazonu i nie znaleźliśmy innego egzemplarza tego projektu, więc musimy sądzić, że nie wyprodukowano ich wiele. A patrząc na inne prace Espaivet, ten jest najwyższej jakości dla produkcji tej firmy. Bardzo rzadki egzemplarz tej huty. W jakiś sposób przypomina słynny wazon... O, teraz będzie cyrk. Bachantki. Wazon Bachantki R. Laliquè. Bo to po francusku, nie? Jak coś...
Sygnowana, pod spod, sygnowana od spodu wytłoczonym znakiem Espaivet, France. Nazwa Espaivet pochodzi od Société Paris... Okej, okay, dobrze, dobra, dobrze. Dobra, dobra, wystarczy. Tak. Czyli to... I zaraz wam pokażę ten właśnie wazon. Oj, nie wiem, czy będzie tutaj, będziecie dobrze widzieć, ale... Może zgaszę światło na razie. Nie, nie, tylko... O, może tak? I to jest ten właśnie wazon. Dobra. A wziąłem to ze strony, kochani, słuchajcie. Antyk Dar... Hinger, coś takiego. antiksdarhinger.com. Dobra. Ale to chaotyczny. Ale to filmik będzie po prostu cyrk na kółkach. Nie, no nie będzie źle. Ale idę tutaj, bo będę wam pokazywał. Edytka będzie rozpakowywać dalej, ale to jest właśnie ten wazonik. No, cudo. Naprawdę. Cudo. Coś pięknego, coś pięknego. Ale jak dobrze cały. Tak, odstawimy go. Martwiliśmy się bardzo, odkąd przeczytaliśmy wiadomość od Anetki. Nie? Tak. No. Zamek ja cały czas patrzę na tego. Oj, 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 oj. Co jest? Jezu, jakie piękne. Kupiłem lornetkę, by podglądać Bernadetkę. O, ja cię kręcę. Już wam mówię, co to jest. No, lorneteczka. Lornetka operowa z mosiądzu i masy perłowej. Początek XX wieku. Ja zaraz się pustasz denerwuję. Ja cię kręcę, jakie to jest piękne. O, rajuśku. Ja cię kręcę. Ale czaderskie. O. I to się składa. I się składa i zobaczcie. Masa perłowa i mosiądz. No i to rzeczywiście przybliża? Mhm. No tak. No to chodźcie bliżej. Ale piękna. Ale piękna. O rajuśku. Anetko, ale zrobiłaś dla mnie niespodziankę. Ja cię Anetka. Ja, Edytka, która to paczka od Anetki? To jest siódma paczka. Siódma paczka od Anetki z Hiszpanii. Ściskamy cię bardzo mocno, Anetko. To jest Czaruś. Niesamowite. Ale ty jesteś giguś. Skoczył. No nie pokazuj tutaj ogonka, nagrywamy. Synek, to jest niegrzecznie. Ale on skoczył tam aż. Czarek, chodź synku tu. No już paczuszka jest. Tak, tak, jest. Przecież miałeś kartonik. Przepraszamy. Za Czarusia. A to co? O jacie. Co tu mamy? Zobacz. Notesik srebrny, modernistyczny, francuski 1900 rok, kartki z celulozy. Oho, notesik. A tu jest chyba... Długopis. Mm-hmm. Czarek, zostaw. To nie dla ciebie, synek. Przepraszam. Chodźcie tutaj. Zobaczcie. Srebrny notesik. Gdzie tutaj? O, tak. Tutaj długopis. Ojejku, no co ja... Nie, coś jakoś... Teraz słabo pokazuje, nie? Słabiutko właśnie. I
kartki z celulozy w środku. Ojej. Oj, wszystko w porządku? Przepraszam, bo chciałam zobaczyć i telefon, i to, i... Ale nic się nie, nie ten? Nie, nie, nie. Ale cudeńko. Piękne. Chodź. Chodź, Czaruś, tutaj, kochany. Chodź, teraz ty, kochanie, tutaj zejdź na dół. Dobra. Kotuś, no, bo coś... Proszę. No. Ja się nie mogę napatrzeć. Mhm. Mm. Srebrna broszka. Lourdes. Prawdopodobnie lata 20. Również się otwiera. Srebrna broszka. Jak to? Lourdes. Lourdes. Prawdopodobnie lata 20. Również się otwiera, tak? Czyli tutaj rozumiem, jest coś takiego. Oj, 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 oj. Edytka, zobaczysz sobie na filmie. Tutaj jest chyba... Bozia. Tak mi się wydaje. Kochani, widzicie to dobrze w ostrości, czy nie? Otwiera się, czyli tutaj mamy tak, a tutaj jest tak. Ale piękna. Mhm. Okej. Okay. Proszę. Srebrne pudełeczko, Lourdes, prawdopodobnie lata 20. No tak, bo tutaj jest ta sama sygnaturka, tak, tak. Taka. ND. Zobaczcie, srebrne pudełko, Lourdes. Powtarzam po Edytce coś. I zaraz wam pokażę środeczek, kochani. Hops. Hops, hops. I tak wygląda. Dookoła. Oj, kamerkę to my musimy już wymienić, Edytko. Słabo, nie? No. To są takie piękne rzeczy i chciałbym, żebyście widzieli w szczegółach i w ogóle w ostrości pięknej. Mhm, proszę. Uuu! Cóż to za piękne kolczyki? Kolczyki srebrne, XIX wiek. Srebrne? Mhm. Wyglądają jak złote. No naprawdę. Ja mam jeden. Ostrość, halo, ostrość, panie reżyserze. No ja nie wiem, jak ja pokazuję dzisiaj. Coś dzisiaj jest ten filmik taki rwany. Nie, Edytka? Dzisiaj coś nam nie wychodzi. Ale naprawdę cudne. A to nie są klipsy, nie? To są klipsy. Klipsy chyba, nie? Tak mi się coś właśnie kojarzy. Dobrze, to zobaczcie teraz dwie sztuki. Pewnie będzie dużo łatwiej i dużo lepiej zobaczycie, jak to będzie wszystko położone. Tak, z innej perspektywy, tak. Na zakończenie, tak jak zawsze. O, jaki wiatrak. Mhm. Broszka srebrna, wiatrak, XIX wiek. Ale śliczna. Broszka srebrna, wiatrak, XIX wiek. Ale piękna. Jakie szczegóły. Mm. Same cudowności znowu od Anetki. Ojejku. O, Czarusia słychać. Czaruś już w kartonie siedzi. A to co? Jakieś widokówki? To są pocztówki. Pocztówki? Tak, trzy pocztówki lata 20 XX wieku. Ale damy.
Widzisz, czas temu pokaż. Tak, tak. Wyglądają jak zdjęcia. Zobaczcie. I tutaj. Czaruś, nie hałasuj. O, już rwie karton. Czaruś, nie hałasuj. Dobrze, kochani, no to co? Robimy cięcie. Wszystko jest całe. Na szczęście nic się nie zbiło. I zobaczcie to jeszcze tak z bliska. I chyba lepiej teraz będziecie to widzieć. No to cięcie i widzimy się za chwileczkę. Edytko, no to co? Standardowo na początku bałagan? Tak, proszę cię bardzo. Z mojej strony... Bałaganik. Oczywiście, Edytka mówi, że po jej stronie zawsze najczyściej. No to zerknijcie. Zerknijcie. Tego łobuza. No i tutaj, raz jeszcze zobaczcie jakie z tej perspektywy. Piękne rzeczy. Cudowne po prostu. Ale to jest mistrzostwo. Lorneteczka, super. No i ten wazon. Ten wazon, kochani. Obróć go, Edytka, jeszcze. I tu jest ten nosek jeden taki. Nie, troszeczkę tak on jakby reperowany. Naprawiany był, tak. Dobrze. No to teraz słuchajcie, tyle cudownych rzeczy mamy w tej gablotce. Jak to pomieścić? No musimy poprzekładać. Musimy poprzekładać coś. No to dobra, znowu cięcie i zaraz zobaczymy, co da się zrobić. Otwieramy. Otwieramy. Zobaczymy, czy się coś na półeczkę od Anetki zmieści jeszcze. Zmieści się. Tu ładnie poukładamy i... Chodźcie, podglądamy, podglądamy. Jak Edytka tutaj... Tu są broszki. Okej. O, różki ci widać tylko. Ale cuda. Okej. I zostało nam jeszcze coś. Przesuwać, tak. My czekamy cały czas. Bardzo dobrze. Och, ho! I jeszcze kolczyki. Tu jest grzechotka. O. Ja, okay, się no podoba. Zmieściło się, zmieściło się. Nasza gablotka z prezentami, pamiątkami. Przecudowna jest. Cudna. No ale został nam wazon. Wazon. I wazon, kochani, musi iść na tą stronę. Tak jest, do tej gablotki. Do gablotki ze śmietnikowymi znajdkami. Edytka zaraz zrobi miejsce. Ten talerz musimy przełożyć. Nie. Nie, bo chcę to troszkę przesunąć, wiesz? Podasz mi? No, pewnie. Tylko ostrożnie, Edytko. O, wejdzie? Zmieści się? Jak? No, fajnie. Tylko jeszcze, kochanie, weź... Ale tu będzie, wiesz,
Co? Nie, nie na środek. Nie, nie, nie na środeczek. Tylko główki, żeby były. O, jeszcze troszeczkę. Będą dwie. O, właśnie, żeby dwie tak było widać. Mhm. Tak, teraz. Jest okej? Tak, tak, tak. Możesz go teraz, kochanie, głębiej nawet. Tylko mi chodziło o to, żeby były te głowy. Rozumiem. No. O, właśnie. Dobra. No to mamy to. Mamy to i szybciutko, króciutkie podsumowanie. Anetko, bardzo ci dziękujemy. Ty nam robisz takie niespodzianki, takie prezenty, że to jest po prostu coś niesamowitego. Siok! Po prostu to jest siok, kochani. Siódma paczka od Anetki. No. I przecudowne rzeczy, naprawdę. Niesamowite. No i kochani, no chcieliśmy was przeprosić za ten taki chaotyczny filmik. Dzisiaj no to po prostu no, znaleźliśmy chwilkę czasu, żeby spróbować nagrać paczkę. No, może to akurat zmęczenie też zrobiło swoje, przepraszamy. No, ale no, wyszło jak wyszło. Mamy nadzieję, że nie aż tak źle, nie aż tak tragicznie. I możemy liczyć na waszą wyrozumiałość, kochani, jak zawsze. Ale no, to są te paczki od Anetki, to są cudowne, fantastyczne i to są wyjątkowe przedmioty. Oczywiście. Tak naprawdę i jedyne w swoim rodzaju. No jak widzieliście, już musieliśmy otwierać drugą gablotkę. No i taki mamy plan w sumie. Przenosimy się pomalutku. Tak, mamy taki plan troszeczkę, żeby w tej gablotce, gdzie do tej pory były tylko i wyłącznie śmietnikowe znajdy nasze, no to zrobić troszeczkę miejsca na podarunki, na które pamiątki dostajemy od was. Tak, na pamiątki właśnie. Bo tam już się ciaśniutko robi. Tak, a nie chcemy tego, wiecie, tak na kupie, jak to się mówi, trzymać, żeby to wszystko było pięknie, każdy, żeby był wyróżniony, wyeksponowany i aby każdy mógł się widzieć w gablotce, w razie czego przy naszych nagrywaniach. Pewnie. Dzięki jeszcze raz, ściskamy bardzo mocno. Dziękujemy, kochani, wam również za poświęcony czas, za to, że jesteście z nami, ściskacie kciuki. No i do następnego. Trzymaj. Mamy nadzieję, że już fajniejszego, ciekawszego, może nie ciekawszego, ale no bardziej takiego, no tak jakbyś powinno, nie? Tak, odcinka, no takiego. Już będziemy bardziej skupieni, wypoczęci, no, więc następny już będzie chyba super. Edytka naobiecuje, a potem wyjdzie to samo, tak? Damy radę. Zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie pozdrawiamy się, buziaki. Cześć. Pa.